moduł, który waży 3000 ton, częściowo wyposażony i właśnie w tym momencie wjeżdża na barkę i będzie jechał, płynął do Norwegii. Cały projekt jest wielkim wyzwaniem, ponieważ to, co tutaj zrobiliśmy w ciągu 4 miesięcy, było planowane na prawie pół roku według doświadczenia firmy, która jest naszym klientem. Także to, że ten moduł teraz najeżdża, to już jest duży sukces i to było wielkie wyzwanie. Ostatnie 2 tygodnie projektu pracowaliśmy 24 godziny na dobę. Same wózki mogą poruszać się bardzo szybko, czego byliśmy świadkami wczoraj, to jeden na brzeżu. Przejazd 100 metrów to było 10 minut. Przy najeździe na barkę musimy utrzymywać cały czas krawędź barki powyżej krawędzi nabrzeża. Wjeżdżają kolejne wózki, kolejne obciążenie przenoszone jest na barkę. Musimy wypompowywać wodę z zbiorników balastowych, tak aby zapewnić odpowiednią odległość krawędzi barki od krawędzi nabrzeża. Dlatego trwa to tak długo. Ten moduł jest jedną z wielu części składowych całej platformy. Ten moduł akurat konkretnie będzie wyposażony w aparaturę, która będzie brała udział przy wydobywaniu ropy oraz też będą urządzenia klimatyzacyjne używane dla już części mieszkalnej na całej platformie. Też warto powiedzieć, że taki moduł i też ta operacja jest największą tego typu operacją, jeśli chodzi o tonaż w Polsce dotychczas. Firma Crest Offshore powstała na koniec 2011 roku. Zadaniem spółki było wejście na rynek offshore'owy, konstrukcje podwodne, nawodne, moduły i tak dalej. Do tej pory niejako udaje nam się wykonywać te projekty, głównie na rynku norweskiego. Przygotowujemy się także do następnego projektu offshore'owego. Te projekty mają swoje cykle, nigdy się nie zazębiają. Mamy nadzieję na większe kontrakty, na moduły pełni wyposażone i nie tylko współpracę z jednym klientem, wieloma w przyszłości. Zbudowanie platformy nie jest problemem technicznym, jest to kwestia może zaufania klienta, które chcemy właśnie teraz budować, robiąc konstrukcję offshore'ową.